tutaj mieszkają. Witam Państwa również, widzę, że tam. Dzień dobry, witam, że tam się, widzę, że tam się zebrała również spora grupa mieszkańców. I powiem, że nasz program będzie składał się przede wszystkim z następujących punktów. Tam, gdzie instalacje wodne, gazowe, elektryczne są już przestarzałe, grożą zwiększoną liczbą awarii, będzie specjalna pula, zakładka do realizacji remontów razem z właśnie ze spółdzielcami, czy w przypadku wspólnot mieszkaniowych również będzie to możliwe. Bardzo często na takich miejscach, na takich osiedlach brakuje miejsc do zaparkowania, więc będziemy również proponowali albo nowe miejsca parkingowe, albo wręcz parkingi. Jak mówią mi spółdzielcy, podczas różnych spotkań zwykle to pewnie będą parkingi naziemne, ponieważ podziemne są bardzo drogie. Oczywiście trzeba dbać o koszty, ale także tereny zielone. Gdzie po pracy ma pójść mama z dzieckiem na spacer, albo gdzie ma pójść odpocząć para seniorów, jeśli nie ma skwerków, nie ma parków, bardzo często nie ma też placów zabaw dla dzieci. To wszystko jest także bardzo potrzebne, to też będzie punktem naszego programu Przyjazd na Osiedle. Kolejny bardzo ważny punkt, albo może powiem o dwóch naraz, wiążący się z obniżeniem rachunków, czyli niższe koszty dla wszystkich mieszkańców poprzez fotowoltaikę na dachach. I zobaczcie Państwo, ile udało się tej fotowoltaiki w ostatnich 3 latach zainstalować w Polsce na instytucjach, na budynkach instytucji publicznych, ale także w mieszkaniach prywatnych, w domach prywatnych. To samo zaoferujemy mieszkańcom osiedli z wielkiej płyty. Prócz tego termomodernizacja. Tutaj widzimy